Cześć! Witam wszystkich entuzjastów poszukiwań. Ja nazywam się Grzesiek i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić krótkie wideo z poszukiwań za pomocą wykrywacza metali. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz. Nie zapomnij kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam. Cała blaszka od harmoniki ustnej. Zawsze trafiam jakieś części, a tym razem całość. Taka bardzo ładna. Jeszcze nie zniszczona. Może tam jeszcze jakieś drewienko leży, ale... Jakiś pieniądz. Zajechany. Coś widać. Orełka. I to będzie... Dwa fenole? Tak jakby. Tak wyglądają. Ale są mocno w błocie. Jest moniak w tej brylce. Nie w brylce, tylko tutaj na spodzie. Tutaj. Co to jest? To nie moniak. To jest ten korek. Kino? Film? Co tu chodzi? Znalazłem tam taki kawałek jakby od taśmy filmowej. To jest jakiś... Nie no, korek to nie jest. To jest jakiś zatyczka MM Dux Film. Zatyczka od taśmy filmowej firmy Dux, która rozpoczęła swoją produkcję w 1935 roku. Filmy nie przekraczały długością 5 minut, a projektor był bardzo podręczny. Znalazłem jakąś tabliczkę znamionową. 4,70, a tu jest 1,30. Takie. Jest taka sprzączka. Ładne zdobienie. No, fajna. Chyba pierścionek. 1916. Ale czad. Jest żółtego koloru. Za lekkie. Aluminium. 1916. Czy jest tu jakiś? Nie, to jest aluminiowe. Aluminium, ale piękny. Ale piękny. Z krzyżem. Idealnie chcę pokazać, ona tam siedzi w lesie. Aluminiowy sygnet frontowy, tak zwana sztuka okopowa, mało znana i słabo udokumentowana przez historyków, lecz bardzo interesująca. Jest to samorodna sztuka, czy chęć zdobienia lub przerabiania przedmiotów związanych z techniką wojskową na przedmioty ozdobne, pamiątkowe lub użyteczne w życiu cywilnym. Nie wiadomo, jak datować początek takiej formy wypowiedzi artystycznej, bo chyba od zarania dziejów towarzyszyła człowiekowi taka potrzeba serca. Na sygnecie widnieje zarówno krzyż, jak i data jego produkcji, 1916. Ania tutaj w lesie mocno kopie. Ale mam pancia. Patrz. To nie złoty? Nie, se aluminium, ale taki żółty był, że się po prostu prawie ten zesrałem. 1916. No co? No z przodu jest krzyż i data. Jaki piękny. No. Jeszcze jak mi wyszedł taki żółty, wiesz, w tej ziemi nie poczułem najpierw wagi. Już no nie. Chyba będę najszczęśliwszy na świecie, ale jednak aluminium. I tak jestem szczęśliwy, ale aluminium. Jakby to było złoto, to bym po prostu... Gdzie jest to? Tutaj na dole. 1916. I krzyż. Tam przy tamtej dróżce, co ci mówię. Przy które? No tam. Tam jedź. O, ale piękna znak. Moje. Gratuluję ci. Dziękuję. Słabo widzę, ale faktycznie. To takie żarte. No i mam kulminację swoją. Dlaczego? W końcu znalazłam Adolfika. Nie chcę wymawiać ten. No. Ze swastyką.
ze swastyką. O, ale jestem zadowolona. Taka pokraczna ta wrona jest, nie? No, moneta też już nie jest w fajnym stanie, tylko taki zajaździk trochę. Tylko tą swastę w sumie widać. Nie, no napis widać, nie gadaj. Co tam widać? O, trochę widać napis, nie gadaj, nie gadaj. Chyba ty. O, się nakopałam. No te Adolfowe tak brzydko trochę biją. Trochę orełka i swastę jak najbardziej. Brzydko biją, ale mam. Mam, może się jeszcze znajdzie jakaś. Dziękuję za zostanie do końca. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę bądź napisz komentarz. Ja tymczasem będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się i cześć!